Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play The Sims Historie z życia wzięte. Wracamy oczywiście do historii Vincentego i czekamy na aktualizację celu. Przy okazji musielibyśmy naprawić towarzystwo. Mógłby sobie do kogoś zadzwonić i sobie pogaworzyć. Chyba, że zaraz Bira zdecyduje inaczej, że mamy robić coś innego. Wykończ już te płatki. Tak, wiem, że ma wolne. Słabo mi ten głód podrósł. A zadzwonimy do tego szaraka. Porozmawiamy z nim. Zaraz znowu będzie musiał coś zjeść. To tak mało się najada. Za mało ma punktów gotowania chyba przez to. Okej, dobra. Przy okazji zepsuł mi się prysznic dlatego. Co to za telefon? Żeby aktualizacja celu? No i przed chwilą rozmawialiśmy, nie? Vincent, dzwonię w sprawie statusu satelity komunikacyjnego Simsa 9000, który obecnie orbituje nad nami. Przestroiliśmy centralny kompresor żyroskopu, wprowadzając niewielkie poprawki po obliczeniach refrakcji. Tak, to wspaniałe wieści, Szarak. Informuj mnie o pracy nad tym kompresorem. Ten Simsat wyniesie naszą firmę JCN na nowe brzymy. Ej. Szalone. No, ale już mogę coś zjeść? Więcej? Nie wiem, omlet zjedz sobie. To zostaw już te rozmowy. Zjedz coś porządnego. No nie wiem, to ci wymieszało, a ty jeszcze musisz mieszać dodatkowo. Smacznego. Drugie śniadanie. Boże, człowieku, jesteś głodomorem. Dobra, to skoczymy w takim razie do toalety i pod prysznic. Potem może jeszcze pooglądamy telewizję. Żeby sobie poprawić statystyki. Szybko. Znowu ktoś dzwoni. No i zostawiasz włączony telewizor. Chyba, że to nigdy ważny. Nie wiem, co to jest. Dobra, zostaw. Czy to jest kanał o gotowaniu? Chyba tak. Dobra, to świetnie. Tak, wszystko posplątane. Nie mogę się doczekać randki z Natalią. Zaraz, my się z nią dziś umówiliśmy? Chyba nie. To chyba by pisało, jakbym była z nią umówiona, prawda? Sama nie wiem. Nie chcę znowu przegapić, ale... Ale cóż... O! Natalia powinna już wyjść do pracy. Zaraz wybieram się do Gwiezdnej Kręgielni. Aha. Okej. Okay. Wyłącz. Okej, okay, no to jedziemy. Wezwij taksówkę. Jest co prawda trochę głodny, ale to... Pal 6. Natalia ważniejsza. Niż głód i samopoczucie naszego Sima. No, pamiętam, że w Sims 2, jak się oglądało obłoki, to czasem mogła satelita spaść na Sima i go zabić. Zresztą nie jestem pewna, czy dobrze to pamiętam. Ale wydaje mi się, że tak było. Gwiezdna kręgielnia. Proszę bardzo. Dlatego nigdy tego nie robiłam, bo się bałam, że mój Sim zginie. Okej. Okay. Czas na herbatkę. Hmm.
Ciekawe, co tam Natalia wymyśli tym razem. Albo on, co wymyśli, Wincenty. Albo co Samantha wymyśli, bo ona jest wszystko tutaj zamieszana dziwnie. Wygląda na to, że Natalia jest w środku i czyta. Porozmawiam z nią. Przekonam się, czy mamy jakieś wspólne zainteresowanie. Okej. Rozmawiaj. Aha, podziel się zainteresowaniami. A jest coś takiego? A jest wspólne zainteresowanie, dobra. Flares. Co, ty interesujesz się puszkami? Zbierasz puszki? Nie, lepiej się nie przyznawać. Człowieku. Nie mów, że ona też zbiera puszki. Boże, drogi. O, interesuje się gotowaniem, tak. To jest akurat prawda. Więc zbieramy, że tak powiem, z tym gotowaniem. Żeby było coraz lepiej. Bo ona też umie gotować? Lubisz lody, albo lubisz robić lody. Chociaż to brzmi dwuznacznie. Dobra, nie tak. I co, podzieliliście się? Pamiętasz, gdy spotkaliśmy się po raz pierwszy? Chyba muszę zaprosić cię na filiżankę kawy. Pewnie, że tak, a przy okazji udało ci się znaleźć swój numer telefonu. Okej, okay, zamów kawę. Się nie uda bić. Moglibyście usiąść do tej kawy, no okej. Okay. Skoro tak chcecie. Cieszę się, że ta kawa nie jest tak mocna jak ta udona, inaczej mogłoby być nieprzyjemnie. Tak. Pamiętacie tą dziewczynę z drgawkami? Natalia, wiem, że jak dobrze grasz w Mishuno, ale czy dorównasz moim umiejętnościom gry w rzutki? Zajmij się swoimi umiejętnościami, ja tu pracuję, odpadasz, Wincenty. Okej. Okay. Gdzie są te rzutki, tak by the way? A, tu. Siamba? Leblisy za kable. Hafa potem na się. Byłem mistrzem w rzutkach liceum. Na szczęście nie domyślili się, że tak naprawdę celowałem w automat do gier tuż obok tablicy. Ale, człowieku. I co, wygrasz z nią? Wow, no jedno to się. Przepraszam, Wincenty, nie miałeś szans. Ta dziewczyna jest niesamowita, naprawdę mi się podoba. Ale nie chcę być zbyt natarczywym. Może trochę poprzytulamy się do siebie na tej kanapie. Ojej! Dobrze, usiądź. Czy ona tu podejdzie, czy zaprosimy Natalię? Okej. Okay. Obejmij. Zawołuj. O, how sweet. Już się zauroczyli. Idzie tak dobrze, że chyba powinienem spróbować pierwszego pocałunku z Natalią. Ale nie tutaj. Może z tyłu, na ładnym tarasie. Tam jest ustronniej. Ojajaj. Nie wiem, czy to jest taki ładny taras, ale w sumie jest zielono. Może być drzewo mi zasłania. Pierwszy pocałunek. Co to za jeden? Podziwia mnie! Nie, spadaj, koleś. To miejsce wygląda dobrze. Okej. Okay. Pocałuj, pierwszy pocałunek. O. Robi?
Słodko. Dzięki za wspaniałą zabawę, Wincenty. Znalazłam to w szafie. Oto magnetofon w zastępstwie zniszczonego podczas imprezy. Jesteś mi winien kolejne przyjęcie, ale tym razem bardziej kameralne. Zadzwoń do mnie wkrótce. Mimo wszystko ta dziewczyna ma dziwne dialogi. Ale okej. No dobra. Jedziemy do domu. Gdzie tu jest telefon? Aha, po tej stronie. No ciekawe, ciekawe. Ciekawe, co z tą Samantą, bo ona ciągle się kręci, a jakoś w sumie mało ją widać w tej intrydze. Ale pewnie się to jeszcze rozwinie. Bardziej, że kiepskie statystyki. Musimy sobie je poprawić. Józefina. No, cudko. Przynajmniej oboje interesujecie się gotowaniem. Zawsze to już coś. To bardzo miło ze strony Natalii, że dała mi swój stary magnetofon. Powinienem ją wkrótce znów zaprosić. Hej, rozdział 8. Spędziłem dziś wspaniały wieczór z Natalią, chociaż następnym razem, gdy zaprosi mnie do wspólnej gry, powinienem po prostu powiedzieć: wygrałaś, i oszczędzić sobie wysiłku. Ale przytulanki na pocieszenie złagodziły ten cios w moje ego, a tamten pocałunek naprawdę zwalił mnie z nóg. Ach, nie mogę się doczekać, aby znowu się z nią zobaczyć. A, jesteśmy, nie wiem, już chyba coraz bliżej końca. Jakoś mało się to rozwija, przynajmniej w moim odczuciu. Ale chyba to już mówiłam ostatnio. Trochę mało intrygi w tym wszystkim. Dobra, zjedz sobie... O! Łosoś! No, zobaczymy. Gdzie jest Samantha w tym wszystkim? Ona chyba jest moim wrogiem. Ta Samantha przykrywka. Ciekawa, co ona tam kombinuje. No, na pewno coś kombinuje. Tak nie może być... Aha, ona mi dała ten magnetofon. A przecież ja naprawiłam tą wieżę. To po diabła mi to dała. Wow, wieża bossa nowa. Nie mam jej gdzie dać nawet. Ona musi stać na jakimś... A to tu sobie damy. Aha, bo tu nie można było tak ładnie sobie ustawić po skosie. Nie te Simsy. No. Nie, wiedziałam, że spalisz. Ciapa jesteś. Dobra, trudno, zjesz to spalone. To za karę. Wcinaj i nie wybrzydzaj. Najwyżej zwymiotujesz. Co tam? Dobra. Nie wiem, na spanie to trochę wcześnie. Możesz jeszcze sobie pooglądać telewizję. Co tu mamy? Nikt mnie jeszcze nie pocałował w ten sposób. Muszę się z nią znowu zobaczyć. I już wkrótce. Oczywiście. Dobra, poglądamy jeszcze trochę telewizję. Dobra, myślę, że już nic innego się dzisiaj nie będzie działo, więc myślę, że tutaj zrobię cięcie i usłyszymy się następnego dnia. Okej, witam już następnego dnia. Robimy naleśniki. Yummy.
Zostawiłeś... Myślałam, że zostawił włączony gaz. Tak, znowu mamy wolne. Zostaw. Może poczatuj z kimś na razie. Cały czas włączony, lol. Zostaw to. W sumie chyba nie musimy się przejmować rachunkami. Musimy? W sumie? Nie wiem. Nie przychodzą do nas żadne rachunki, to jakby czas stał w miejscu. Okej. Okay. Aha. Mógłbyś wyłączyć chociaż ten komputer, naprawdę. Człowieku. I to co, możesz ćwiczyć jak chcesz. Wow. Szaleje z muzyką. Trochę głośno. Ciekawe, czy coś się będzie dzisiaj działo. No powinno, bo w sumie mamy wolne. Wow, nie to chciałam. Masz znowu mało... towarzystwa. Znaczy tak średnio w sumie, ale warto by było to podciągnąć. Może do niego zadzwoń. Masz fajną kanapę w zebrę. Dobra. No to siądź sobie jeszcze i poucz tego punktu gotowania. Może ci się bije. Chociaż jeszcze masz daleko do niego. To wątpię. Marcie, że pewnie zaraz coś wyskoczy. I masz gdzieś się udać, na jakąś randkę albo coś. Nic? Serio? Ej, co ty robisz? Ja ci nie kazałam. Sprzątnij. Jak już masz zjeść drugie śniadanie, to zjedz tosta z serem. A potem możesz skoczyć znowu do łazienki. O, wczorajsza randka była udana. Powinienem spróbować to powtórzyć. Zaproszę Natalię. Ale do domu? Nie, bo musi zaprosić na randkę, więc... Dobra, ale to chociaż zajmiemy się sobą. Już. Okej. No to dzwoni. Kasanowo. Zaproś. Nie ma zaproś na randkę. Ona się zgodziła, więc chyba dobrze. Nie wiem. O, już samolocik. O, jest. No powitaj! Co to ten samolot? Człowieku. O Boże, jak się na nią rzucił! O tak. Dobra, czy ja mogę ci jakoś... Zostań na noc! Nie ma zaproś na randkę, kurde. Zaproszę ją na kolejną randkę. No nie ma zaproś na randkę. Dobra, to nie miałam tak zrobić. Idź się z nią pożegnaj. What? What the hell is going on? Zastanawiam się, czy Natalia nie wybrałaby się w jakieś miłe miejsce. Pogadam z nią przez chwilę i dowiem się.
Oh my gosh, człowieku. Ja po prostu nie mogę. No przecież nie zaktualizowało się to wcześniej. Dopiero jak się pożegnaliśmy, no. No tak, teraz jej nie zaproszę. Oh my gosh. No, jeszcze raz. A nie, ona nie poszła. Okej. Okay. To jest dziwne. Nie wiem, co tu się dzieje. Dobra. Pogawań z nią. A, Natalia, chciałabym cię zaprosić w jakieś wyjątkowe miejsce. A, możemy pójść gdziekolwiek chcesz. Cóż, wiesz, co jest naprawdę wyjątkowe? Ty po prostu jesteśmy i jemy razem. Tylko ty i ja. Masz jakieś swoje ulubione danie? Chcesz dla mnie coś ugotować? A, minęło trochę czasu, odkąd gotowałem, ale może czas na moje słynne spaghetti z pulpetami. Ach. No, jak to minęło trochę czasu? Cały czas gotujesz dla siebie. Spaghetti dla wszystkich już podaję. Okej. Okay. Akurat jadłeś, no ale dobra. Akurat trafił z tym spaghetti. Też lubię spaghetti. Tak, i zaproś do stołu. Okej. Okay. Już się robi. Moja droga. Spaghetti to najlepsza rzecz na randkę. I w ogóle, wszędzie. Spaghetti po prostu rządzi. Sam sobie zaimponowałem zdolnościami kulinarnymi. Natalia także powinna być pod wrażeniem. Och, to pachnie wspaniale. Bierz mi się za jedzenie. Dobrze. Niestety nie mogę schować resztek. Niedobrze. Czekaj. Mam nadzieję, że ona przyjdzie, bo tak jakby zniknęła. A, tu jest. Dobra. Co tam chcesz? Smacznego. Okej. Okay. Ugotowałeś jej spaghetti, a ona nawet nie przyszła. Chamica jedna. Teraz będziesz przejedzony. Ten przepis był przekazywany przez kilka pokoleń rodziny kotwic. O Jezu. Co, ona nie lubi biżuterii? Znalazłeś idealną dziewczynę dla siebie. Nie poleci na twoje pieniądze. Ta randka jest przyjemna, ale byłaby o wiele przyjemniejsza w wannie dla dwojga. Ojej. Zostaw to. Pora przenieść randkę do wanny dla dwojga. A bym powiedziała, że to jest wanna dla czworga, ale okej. Okay. Zaproś. Jest. Gdybym nie był tak podenerwowany, wszystko byłoby dobrze. Niestety denerwuję się. Fachla. Ten pierwszy pocałunek zwalił mnie z nóg. Powinniśmy spróbować tego jeszcze raz. I jeszcze raz. I znowu. I jeszcze. Okej. Myślę, że to pora na przytulanie się. Pójdę na całość. Kliknij na Natalię, wybierz obejmij, pocałuj, a później namiętnie. No, obejmij. Pocałuj, cmoknij. Nie ma namiętnie, ej. Pocałuj, czula. O, są super przyjaciółmi. No nie ma. To nie fair. Nie ma.
co teraz? Jest gorące pocałunki. No to pewnie to, co oni nazywają namiętnie. Ej, to jest mylące, no. No bo znaczek jest gorących pocałunków, a ten... A piszą, że namiętnie. A, spoko. Punkty lecą. Natalia to zdecydowanie ktoś dla mnie. Ktoś, przy którym wkrótce zapomnę o Samancie, która wreszcie zostawi mnie w spokoju. No, obawiam się, że to może nie nadejść. Odbierz ten telefon. Aczkolwiek nie wiadomo. Ja mówię, żeby to było zbyt piękne. Wincenty, gdy wyszłam z kręgielni, spotkałam dziwną panią, która powiedziała, że potrzebuje trochę pieniędzy na bilet powrotny do SimCity, więc kupiłam od niej tę wspaniałą maskę. Pomyślałam, że świetnie by wyglądała nad twoim barkiem, więc zatrzymaj ją, proszę. Ojej! Dobranoc, Wincenty, to był cudowny wieczór. O. Dobra, zobaczmy, jak ta maska wygląda. Wow, autentyczna afroastecka maska pana Ciąga. Okej. Okay. Nad kominkiem. A my mamy kominek? Nie mamy kominka przecież. Dobra, dam ją tu. Dobra, pójdziemy spać, bo już jest po północy. No i znów robimy cięcie. Jeszcze koniec rozdziału. To dopiero była randka. Naprawdę myślę, że mnie i Natalię coś łączy i mam nadzieję, że ona czuje to samo. Zastanawiam się, czy Samantha się wścieknie, czy może Janek Kolec przyciągnie jej uwagę. Jestem pewien, że przekonam się o tym w najgorszym możliwym momencie. Okej, dobra, to teraz cięcie. Okej, jesteśmy już z powrotem. No i dzisiaj już chyba będzie musiał iść do pracy, więc... ja. Będziemy musieli to przecierpieć. A, możesz pozmywać sobie. Tyle spaghetti się zmarnowało. To takie smutne. No nie wiem, co możesz robić. Poglądaj telewizję. Do tego czasu. Udało się kolejny punkt zdobyć. No już prawie masz na maksa. Jeszcze 3 punkty. No i helikopter przyleciał, więc się do pracy. No i wracasz o 15, więc jakoś to przebolejemy. Zobaczymy, czy pokojówka się sprawi. Grzecznie. Wszystko sprząta. No tutaj pokojówki były porządne. Tutaj i w Sims 1. Sims 3 już niekoniecznie. O nie, zostawił włączony telewizor. Oh my gosh. Dobrze, że nie musisz się przejmować rachunkami. No i 5000. To miło. Weź w sumie... Mam ci zostawić ten telewizor, bo i tak nie masz co robić. Możesz podglądać sąsiadów. Pozwalam. Znowu Samantha przyjdzie. Dobrze, jeszcze... Nie wiem, dlaczego ją akurat podglądasz, no ale... Może jakiś dziwny pociąg do tej dziewczyny. Okej, mamy kolejny punkt. Czy coś się dzisiaj wydarzy? O! Rozbrzmiewa telefon i... A, noż, coś się wydarzy. Nie, to znowu ta laska. Patrz w gwiazdę. Ja chcę jakiś telefon z historii, a nie od jakiejś dziwnej laski.
za mnie podrywa. Żeby ten dzień miałby się zakończyć tak po prostu bez niczego, smutno. Chyba tak. No dobra, to znowu zrobię cięcie i wracam do was rano. Przepraszam za taki bezproduktywny dzień, ale nic nie poradzę. Okej, nastał kolejny dzień. Mam nadzieję, że tym razem bardziej produktywny niż poprzedni. No cóż, no nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy dokładnie ten cel się zaktualizuje, więc tak to musi wyglądać. A nie chcę niczego przegapić i nie chcę, żebyście wy przegapili. Dlatego staram się to robić w ten sposób. Tak, jeszcze godzinę. No, możesz posprzątać sobie. Co tam? Nie, nie. Wyłącz, wyłącz. Ale to już. Wyłącz. Możesz sprzątnąć gazetę i złożyć samolot. Tak, jak małe dziecko. No, idź do pracy, pracuj ciężko, przynieś dużo pieniędzy. I niech się zaktualizuje ten cel, bardzo proszę. No to chyba nie koniec tej historii. A raczej powinno się zakończyć właśnie w ten sposób jak Reni, że będziemy mogli sterować nim później normalnie. Poza tym nadal nie wiadomo, co z Samantą. Nie wiem, czy się tego dowiemy w tym odcinku. Jak tak dalej pójdzie. O, przynajmniej towarzystwo sobie naprawi w pracy. To miło. Tak, widzę, ty wracasz z pracy i jest głodny, więc możesz sobie coś zjeść. Hamburgera o, na przykład. Sobie skorzystać. No i zobaczymy. Nie wiem, jednego hamburgera robisz, a tyle mięsa tam wyciągałeś. O! Masz czasem takie wrażenie, że trzeba sprawdzić pocztę elektroniczną? Ja to właśnie robię. Jezu. O, dobra, to jest ciekawe, ale okej. Niech to zje do końca i zobaczymy. Przynajmniej coś się ruszyło w temacie. No, zjedz zresztą. Siusiu, rączki umyć, no. Nie umyłem się, ale dobra, daruję ci. No, co tam tym wypaśnym sprzęcie? Przypadkowo udało mi się usłyszeć poufną rozmowę, w której ktoś wtajemniczony w sprawę dyskutował o związku małżeńskim między Samantą i Jankiem. Tak, oboje faktycznie śmigają do ołtarza, jakby to ujął Grzesiek. O, co ciekawe. Samanta bierze ślub tak szybko i to z moim głównym rywalem? Muszę ją zaprosić i upewnić się, że nie robi tego tylko po to, żeby zaleźć mi za skórę. Po co? Po co chcesz się w to mieszać, człowieku? Zwariowałeś? Zostaw tą gitarę. Szereg ze... Co? Dobra, nieważne. Mam ją po prostu zaprosić. Zwariowałeś, koleś. Zwariowałeś. Tyle ci powiem. Przecież ona ciągnie do gościa, który ma pieniądze, no. Ja mam nic zawsze odpadkę. Jak ty się nie zgodziłeś, to przynajmniej Janek będzie, że tak powiem, chętny. Nie wiem, po co się w to mieszasz, chłopie. Naprawdę nie wiem. Możesz sobie usiąść i poczekać. Mam nadzieję, że nie popełniam błędu, zapraszając ją tutaj. Owszem, popełniasz błąd. Jesteś idiotą. Ja się boi, Boże. Chłopie, coś ty... Co z siebie za facet? Okej. Co? Gdera na mnie!
Wincenty, miałeś już swoją szansę ze mną. Czego chcesz? Na pewno nie ciebie. Pora raz na zawsze zakopać topór wojenny. Nie chcę więcej widzieć Samanty w takim gniewie. Jeśli chcesz coś powiedzieć, to po prostu to powiedz. Okej, pogawędzić. O gotowaniu. Okej. Tak też mam. Ona wydaje się znudzona. Nie lubi gotować. Samanto, gratuluję zaręczyn. Mam nadzieję, że ułoży ci się z Jankiem. Chcę się tylko upewnić, że nie robisz tego po to, by mnie zranić. Nigdy nie potrafiłeś samodzielnie podejmować decyzji, Wincenty. Myślisz, że możesz mnie porzucić dla biednej dziewczyny z baru kawowego? Nie wiesz, co robisz. Okej. Ten śmiech i wytykanie palcami. Mam tego dość. Zaraz ją wyproszę. Ktoś do ciebie dzwoni. Dobra, najpierw ją wyprosimy. Samanto, próbowałam być dla ciebie miła, ale nie pozwolę, żebyś mówiła o Natalii w ten sposób. Myślę, że powinnaś wyjść. Wyganiasz mnie? I to dla tej kawiarki? Och nie, chyba nie powiedziałeś tego poważnie. Idź z tym paluchem. Idź z tym paluchem, bo ci go utnę. Ja ci pokażę, padalcu. Nikt nie traktuje mnie w ten sposób Samanty przykrywki, bezkarnie. Samanta, co robisz? Znowu psuje. O nie. Tak, bardzo się chce na mnie zemścić. Psuje mi wieżę. Wow, Samanta, to takie dorosłe. Tak bardzo lubisz grać słodką muzykę dla swojej cudownej kawiarki? Zobaczymy, jak sobie poradzisz teraz. Bubie, zabieraj tego palucha, bo cię utnę. Och nie, Samanta, proszę! Czy nie możemy dać sobie spokój ze sobą nawzajem i po prostu z tym skończyć? Jezu, nie płacz z powodu wieży, kupisz sobie inną. Boże, człowieku. Ach tak, chcesz dać sobie ze mną spokój? No to patrz! Co ty robisz? Okej. Okay. Psuje mi sprzęt w domu. Świetnie. Świetny pomysł. Nie wpadłam na to. Samanta, co się z tobą dzieje? Wynoś się z mojego domu albo zadzwonię na policję. Już powinieneś dawno to zrobić. Skoro chcesz podkręcić temperaturę, przyniosłam zapałki. O nie! Dziewczynka z zapałkami. Żegnaj na zawsze, Wicek, ty durniu. O kurde. Oh my gosh, co to się porobiło? Mówiłam, że niepotrzebnie się w to wtrącasz, Wincenty. Oh my gosh. Dobra, możemy wezwać tego. Całe szczęście, że już po wszystkim. Samanta to chodzący kataklizm, ale nareszcie poszła i mogę sobie na dobre... Poszła sobie na dobre i mogę już o niej zapomnieć. Tak, zadzwoń po majstra. Przyda się. Czego mi się ciągle zmieniają ściany? Okej. Co sobie myśli ta Samanta? Zdecydowanie coraz bardziej podoba mi się Natalia i nie mogę się doczekać, by ją o tym przekonać. Okej. Dobra, późno już jest. To znowu jakaś przesyłka. Boże. Człowieku, ciągle zamawiasz coś na Allegro? Wow, nie to. Rany, ostro musisz się tu imprezować. Ja nie mogę, musisz mieć wspaniałą dziewczynę. Przyniosła ci te wszystkie świetne rzeczy. A do gitary przypięty jest liścik. Drogi Wicku, będę cię kochać zawsze. Po spotkaniu z tobą nie potrafię już myśleć o innych facetach. Tylko dzięki tobie jeszcze nie zwariowałam. Tak się cieszę, że zostanę twoją żoną. Nie mogę się doczekać,
gdy zagrasz dla mnie na tej gitarze. Można ją podłączyć bezpośrednio do wieży. Tak bardzo cię kocham, skarbie. Buziaczki Samantha. O Boże. To już nie jest moja dziewczyna. Jak to się stało, że na początku była taka miła, a teraz wznieca pożary w moim domu? Oh my gosh. Gdzie ona ci dała te kwiaty? Dobra, rozdział 10. Nie poszło zbyt dobrze, ale czego się spodziewałem? To dziwne, że Janek podoba jej się tak bardzo, a mimo to nadal tak usilnie próbuje wrócić do mnie. Ciekaw jestem, co myśli o tym Janek, o ile w ogóle o tym myśli. No ja bym powiedziała, że ona próbuje... Nie, zostaw tą podłogę. Że ona próbuje tutaj w tobie wzbudzić niby zazdrość, że jest z kimś innym. Tak naprawdę chce wrócić do ciebie i chce, żebyś przybiegł w podskokach i błagał ją, żeby wróciła do ciebie. Tak. To typowe. No dobra, ale myślę, że na tym już skończymy dzisiejszy odcinek, bo jest już dosyć długi. No i trochę się w nim działo. Nie wiem, jak daleko nam do końca, co prawda, no ale mimo wszystko zaryzykuję, najwyżej będzie krótszy następny odcinek. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A poprzednim razem też mi nie wyszło z tą końcówką serii z Renią. No, tylko też tak, nie wiem, jakoś tak nie umiem tego ocenić. Dobrze, w każdym razie ja już będę się, że tak powiem, stąd zmywać i będziemy kończyć ten odcinek. No. Jestem ciekawa, jak to się tam skończy wszystko. No dobrze, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z historii z życia wziętych. I oczywiście historii Wincentego, jak to się wszystko zakończy. No, to cześć!